Chwała Bogu, bracia i siostry. Przede wszystkim naszemu Panu mamy oddać chwałę, bo On tu jest i On przygotował coś dla nas. Pastor na początku wspomniał o pokarmie duchowym. Lubimy jeść dobre rzeczy, które nam smakują i myślę, że Pan przygotował. Ja mam przygotowaną taką kanapkę, taki sandwich przekładany. Lubimy, jak coś jest przekładane. I chcę chwilę powiedzieć o tym, co Bóg czyni tam wśród naszych rodaków w Brazylii. To jest, wczoraj wspomniałem, że było wcześniej takie słowo prorocze i później Bóg nas posłał i tam jeździmy do naszych rodaków. Zostawiam wam tu na pamiątkę takie DVD, 20 minut, tutaj kilka mam, zostawię, możecie sobie wziąć, pooglądać, żeby ten temat misji do Polaków w Brazylii przybliżyć. No i później poproszę żonę o świadectwo i później będzie słowo, czyli taka przekładana kanapka, że zawsze coś z tego możemy skorzystać. Także najlepiej to całość zjeść, nie wyciągać trochę. Więc pozdrowienia z naszego zboru z Toronto. Jak to się mówi, mamy się dobrze, tak jak wy tu macie. Macie piękną salę, jestem pełen zachwytu. My znowu inną drogę mieliśmy, kiedy przyjechaliśmy po 5 latach pobytu w Grecji. Tam prowadziliśmy pracę wśród naszych rodaków i przyjechaliśmy do Toronto. Była mała grupa, 15 osób. Ja zawsze mówię 15 osób, a 16 wizji. Każdy miał swoją wizję. I zaczęliśmy dochodzić do wspólnej wizji, do wspólnego zrozumienia, jak tą pracę prowadzić. I początki były trudne. Musieliśmy jakoś, może nie z sobą walczyć, ale prosić Pana, aby nas łączył w tą jedność. Ludzie nie przychodzili z Burnierus i był to taki problem trochę. Ale trzymaliśmy się słowa, które Bóg do nas mówił, że będzie poszerzał granice naszego zboru. I tak powoli, po 20 latach, już ponad 22 lata, jak tam jesteśmy, kiedy ten zbór prowadziłem, przechodziliśmy różne koleje, różne jak każdy zbór. Jak też i Bóg błogosławił, dał nam budynek pierwszy, cieszyliśmy się bardzo. Pamiętam, jak przyszliśmy oglądać ten budynek, taki niski, parterowy i nasza jedna siostra, przyszliśmy całą grupę, żeby pooglądać, czy go kupić, czy nie. Jedna siostra wyprzedziła wszystkich i biegiem po parkingu, biegnie, dobiegła do murów, dotknęła. Ja wiecie, jak to w Polsce było, jak dzieci się bawią. Raz, dwa, trzy, to już jest moje, nie? I ona tak z wiarą pobiegła i raz, dwa, trzy, to już jest nasze, nie? I rzeczywiście Bóg nam dał, kupiliśmy go za 30 tysięcy dolarów i sprzedaliśmy za 300 tysięcy. Nie mieliśmy pieniędzy, w kasie było 10 tysięcy, bank chciał, dał payment 100 tysięcy, więc Bóg tak pobłogosławił, takie cuda się działy. Nawet jedno małżeństwo, nie chodzili do naszego zboru, ona była Polka, on Białorusin, chodzili do słowiańskiego zboru i myśmy już nie mieli gdzie pożyczać. To był też okres takiej recesji w Kanadzie wtedy, to jest, tak jak mówię, gdzieś z 20 lat temu. I w końcu zwróciliśmy się do takiego małżeństwa, chcę powiedzieć, jak Bóg robi wspaniałe rzeczy. I oni nam pożyczyli 40 tysięcy, wiecie, i te 40 tysięcy stało się dla nas błogosławieństwem. Pamiętam, kiedy z żoną pojechaliśmy po te pieniądze, oni nie trzymali w banku, bośmy rano przyjechali o 8, a oni już mieli, nie? A w nocy do nich dzwoniliśmy, także gdzieś tam, jak to kiedyś pod materacem, czy gdzieś starsi ludzie. I kiedy oni nam dali te pieniądze, ja mówię, to ja bratu pokwituję, kiedy mamy zwrócić. On mówi, Pan mi powiedział, nie martwcie się, żaden podpis, kiedy będziecie mieli, to zwrócicie. I to było takie coś cudowne i wiele inne rzeczy wokół tego kupna, kiedy widzieliśmy takie Boże prowadzenie. Także można opowiadać historię, świadectw. I później sprzedaliśmy, tak jak mówię, kupiliśmy za 300, sprzedaliśmy za 600, podwójnie. Takśmy się cieszyli, kupiliśmy już inny za 1 300 000, już był fajny taki. Jak do tego pierwszego domu przychodzili ludzie, to wiecie, jak to uwielbiamy Pana, ręce do góry, to mówili, o, tu dyskoteka, remiza strażacka, świetlica, bo to taki parterowy budynek. No to w końcu Bóg nam wie, jacy to są Polacy, że lubią przychodzić do takich świątyń, tak już od dziecka. Więc kiedy
Kupiliśmy już drugi, to była dzwonnica, taki typowy kościół z taką wieżą. Jak ludzie przychodzili, jak pamiętam, pierwszy raz, to klękali, żegnali się tak powoli do tych ławek. Czyli coś jest w naszej polskiej mentalności, bym powiedział, że ludzie przywiązują do tego wagę. Ale i Bóg i tam nas błogosławił i przydawał, chociaż nie był to taki typowy kościół. I później również zaczęliśmy się powiększać w tym kościele. I okazało się, że cieszyliśmy się, ale mortgage był wysoki, $5,000. Wiecie, to jest bardzo dużo. Więc ja byłem na etacie, na full time, później w sekretariacie tam osoba jedna pomagała. Księgowej trzeba było płacić, bo to zbór się rozrastał. To wszystko trzeba musiało funkcjonować. I to nas obciążało, parkingu nie mieliśmy, windy nie mieliśmy i zaczęliśmy się modlić. I piękny cud, ja bym też znowu historię opowiadał, w jaki sposób przyszedł człowiek biznesu, taki Włoch, chciał nas wykiwać. Mówi, słuchajcie, ja wam dla was mam fajny kościół, tylko musicie za niego dać 2 200 000. Nie, on powiedział, że musimy dać 2 200 000, a ja wam, a wasz chcę kupić za 1 900 000, bo będę chciał tu budować wieżowiec, nie? 1 900 000 chciał nam dać, a mówi, a wy sobie kupicie 2 ulice dalej. Ja pastora tam zawiozę, 2 ulice dalej jest za 2 200 000. No to mówię, skąd weźmiemy? 300 000 jeszcze dołożyć, nie? I mówię wam szczerze, Bóg tak pokierował, że stało się odwrotnie. Myśmy nas sprzedali już nie jemu, bo on się zdenerwował, bo miał inne plany. Diabeł zawsze się denerwuje, jak ma inne plany. I odwrotnie. Myśmy właśnie kupili ten budynek za 1 900 000, ten, co on chciał za 2 200 000, a sprzedaliśmy nas za 2 200 000. No to jest niesamowite, to jest autentyczna historia, w jak cudowny sposób Bóg pobłogosławił. Ja pamiętam, bo już wiecie, jestem w wieku emerytalnym, powiem szczerze, nie, jak to się mówi, już mam do 70 mi dochodzi, więc musiałem pomyśleć o przyszłości Kościoła i modliliśmy się i Bóg nam dał pastora młodego, który skończył biblijną szkołę. Wy go znacie, Daniel Dąbrowski. To nie jest mój syn, często mówią, czy to mój syn. To jest rodzina mego kuzyna syn i on prowadził kanadyjski kościół. Nigdy do Polaków mówił, nie, ja z Polakami, ja wolę tu wśród Kanadyjczykami. Był w jednym kościele, drugim, trzecim kanadyjskim i Bóg go błogosławił. I wiecie, Bóg tak pokierował, też bym znowuż opowiadał, jak to się stało, że kościół kanadyjski powiedział, taki pastor dużego kościoła przyszedł, Queen's Cathedral, to jest 2000 ludzi, przyszedł i mówi, pastor, mówi, ja ci chcę pomóc, mówi, ja będę sponsorował dla ciebie pomocnika, takiego młodego. I ja mówię, dobrze, ale ja mówię, stawiam warunek, musi mieć kolec skończony biblijny i musi po polsku mówić po angielsku. I on szukał i raz dzwoni, przychodź, mam takiego. Nie? No i rzeczywiście ja przychodzę do niego do biura, a tam po prostu mówi, siadaj, mówi, to co chciałeś, to masz. I otwiera drzwi i wchodzi Daniel z żoną i z dzieckiem jeszcze w koszyczku. Nie, do dzisiaj ten obraz mam, mówię, no tylko Bóg mógł tak zrobić. I powiedział, że dwa lata będą go sponsorować jako pastora. Wiecie, to tylko Bóg może zrobić. Zupełnie kościół, który po prostu, nie polski kościół, kanadyjski. I mówi, 2 lata będziemy go sponsorować. I go sponsorowali 2 lata. I on był przy mnie 2 lata. A wcześniej zbrodnicy mówili tak, pastorze, jak ty pójdziesz na emeryturę i przyjdzie jakiś pastor, inny, mówi, to my się zabieramy, tu blisko swego domu mamy kanadyjskie kościoły, my sobie tam pójdziemy z dziećmi. Jak to? Ja mówię, no ale wiecznie nie będę, bo Bóg ma inne plany dla mojego życia, a chcę, żeby ktoś przyszedł tu i by to drugie pokolenie właśnie naszych dzieci, wnuków, żeby były razem z nami. I to wiedzieliśmy, to Boży plan. Ludzie jeszcze nie rozumieli, już grozili, że będą odchodzić. A Bóg tak pokierował, dał nam Daniela. I Daniel, będąc z nami, jako drugi pastor, jako zastępca, zajął się młodzieżą. Już młodzież nie odchodziła. Bo wiecie, jak młodzież odchodzi, to rodzice odchodzą i zbór się pomniejsza. I to już zaczęło nam grozić. A tutaj w tym przypadku
Jeżeli dzieci zostawały i rodzice zostawali, ludzie go porubieli bardzo przez 2 lata, no bo wiesz, on się nie narażał. Ja się musiałem z ludźmi narażać, żeby ich napominać, żeby dyscyplinować, a z boku to go więc mówią, o, to on jest fajny pastor, nie? I go tak pokochali, że jak zrobiliśmy członkowskie i głosowanie, 100% podniosło ręce, tak, my chcemy, żeby pastor Daniel przejął teraz zbór, nie? I w tamtym roku mieliśmy wspaniałą uroczystość, zbór, wielkie błogosławieństwo. Ja mu przekazałem zbór. Dalej jestem pastorem, jako już drugim, ale też na etacie, że Bóg też pobłogosławił, że on może być na etacie. I ja już nie mamy sponsora, ale Bóg nas sponsoruje. Poza tym nie mamy już mortgage'u 5 tysięcy, tylko już płacimy 3 tysiące. Jeszcze wynajmujemy ten budynek. Jest lepszy, mamy parking, tam nie mieliśmy, mamy windę, tam też nie mieliśmy. To nie, żeby przed wami się chwalić, tylko chcę szczerze wam powiedzieć świadectwo, w jak cudowny sposób Bóg może prowadzić nasz Kościół, nasze rodziny, nasze osobiste życie. I właśnie widzę w tym to błogosławieństwo, że Bóg ma plan dla każdego Kościoła. Dlatego módlcie się, tak jak Bóg wam dał teraz pastora, który ma wizję. Ja znam brata jeszcze z Polski, znaliśmy się jeszcze wśród młodzieży, jak byliśmy w Polsce, działaliśmy. I ma serce dla Pana, żeby ta wizja była poszerzana, żebyście nie zatracili to pokolenie waszych dzieci, wnuków. To jest przyjemnie. Wiecie, ja wcześniej, gdzieś chyba z 15 lat temu mówiłem w zborze, wiecie, mam to w sercu. Moją radością będzie, kiedy ja przyjdę do zboru, a nasze dzieci, te dzieci, które się tu urodziły, nasze wnuki, będą prowadzić, będą w uwielbieniu, będą zaangażowane. Mówię, jeszcze mówiłem o lasetrze, już będę starszy, ale będę przychodził, będę się cieszył. A żona mówi, nie mów o lasetrze, bo będziesz chodził z laseczką. Także, ale to jest wspaniale widzieć właśnie to Boże prowadzenie, tak? Ale to dużo od nas, jak się będziemy modlić, będziemy starać, troszczyć i jest możliwość, żebyście również poszli tą wizją tego następnego pokolenia. Dlaczego? Wiecie, ja kiedy interesowałem się tutaj naszymi polonijnymi zborami, a miałem możliwość być 5 razy w Australii, jeździłem tam do Europy, do prawie wszystkich polskich społeczności, jak mnie zapraszali. Po Kanadzie mamy tam 7 zborów, tutaj do Stanów. I widziałem, że nasze słowiańskie społeczności są tylko jedno pokolenie, później dzieci odchodzą, idą do innych kościołów albo w świat i my się pomniejszamy i zostają sami staruszkowie, trzymają się tych kazalnic i nie ma wzrostu. Dlatego podobało mi się to, co Włosi robili, to, co Niemcy robili jako emigranci po wojnie, którzy przyjechali do Kanady, do Stanów. I widziałem, kiedy z pastorem takim jednym rozmawiałem, on cały czas mi mówił, słuchaj pastor, jesteś młody, mówi, ja tu przyszedłem po wojnie, przyjechałem i widzę, co się stało z naszym narodem. Myśmy gdzieś uciekała i te zbory nasze, które zatrzymały młodzież, my się dalej rozwijamy, jesteśmy zborami rozwijającymi. I mi to zostało w pamięci i widziałem, że wśród Słowian to wszystko zanikało. Ale wśród właśnie Niemców, Włochów stali się dla mnie takim wzorem i też Bogu dziękuję, że tak nas poprowadził. Więc pozdrowienia z naszego zboru. Myślę, że będziemy współpracować, tak jak tu z pastorem rozmawialiśmy. Myśmy tu byli 8 lat, ja pamiętam chyba to było, kiedy z młodzieżą 30 naszych młodych ludzi przyjechaliśmy w Domu Polski, mieliśmy tam przedstawienie, młodzież zrobiła Jezus w Warszawie i później, kiedy z Kościołem Baptystycznym razem mieliśmy takie wspaniałe nabożeństwo i myślę, że możemy dalej współpracować. Ja już jestem, mam więcej czasu, żeby jeździć, także Bóg otwiera mi drogę. I teraz o Brazylii. Tak jak wspomniałem, to w książce to jest napisane, także to jest dowód, że Bóg przemówił, módlcie się o Polaków w Brazylii. I kiedy w 2003 roku, ja tu zostawię na pamiątkę DVD, żebyście sobie pooglądali, to 20 minut, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy. A jeszcze przy okazji odnośnie Brazylii mam oryginalne cukierki. W październiku byliśmy, jeszcze została mi taka torebka i wyjeżdżałem, myślę, o no to będę miał tutaj dla was oryginalne takie kofi dla dzieci też, to później można kofi, to nie jest jeden cukierek malutki nie zaszkodzi, żal by mieli, że rodzice
Dziadkowie jedzą, a oni nie. Także tego. Więc kiedy pierwszy raz pojechaliśmy, nikogo tam nie znaliśmy i Bóg co roku nas tam posyła. Zawsze biorę grupę 8 ludzi, teraz jedziemy 14, nas jedzie każdy. Dwie walizki po 32 kilo, aby wieźć odzież, pomagać. Zbieramy pieniądze na koncertach charytatywnych i tam wieziemy pomoc. Wiecie, ale przede wszystkim tą duchową pomoc. Polacy są tacy, jakby to się mówi, jak mieszkają w tych wioskach, to tam do nich z Ewangelią się nie dotrze, oni się trzymają razem i ci pastorzy brazylijscy zawsze nam mówili, my nie możemy do tych Polaków, do waszych rodaków dotrzeć, oni trzymają się razem, boją się nawrócić, bo zaraz rodzina, sąsiedzi, a gdzie ty poszedłeś i tak dalej. I mówi, bardzo nam cię, mimo że przebudzenie w Brazylii w tym czasie było, kiedyśmy tam jeździli, ale z nawróceniem wśród Polaków była bardzo, bardzo... Kiedyś my zaczęli jeździć, oni się zaczęli otwierać. Ci pastorzy to widzieli i mówią, zobaczcie, jak wy przyjedziecie, to oni przychodzą z ciekawości, nie? A jak już przychodzą z ciekawości, no jesteśmy taką przynętą i zaczynamy mi mówić o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, o Jezusie. Zaczynamy się o nich modlić i oni się nawracają. Mamy wiele świadectw. I dlatego ja zrozumiałem, że to słowo, módlcie się o Polaków w Brazylii, to był taki klucz do tego, ażeby do tych rodaków dotrzeć. Dlatego, że o tym mi mówili właśnie pastorzy brazylijscy. My nie możemy dotrzeć. Są wioski, że nikt nie jest nawrócony. I kiedy żeśmy zaczęli tam przyjeżdżać i odwiedzać i ludzie się zaczęli nawracać. I wiele takich wspaniałych mamy świadectw, że na drugi rok, kiedy jedziemy, słyszymy te świadectwa, kiedy oni się nawracają, ich rodziny się nawracają, kiedy są uzdrawiani, mówią świadectwa o uzdrowieniach. W związku z tym jest potrzeba, żeby dalej jeździć. Mówię do was, aby was zachęcić. Chcę was przekupić tymi cukierkami, ale jak pojedziecie, nie będziecie żałować. Nie będziecie, bo tam każdy, kto jedzie, on po prostu mówi, no zmienia się moje życie, szczególnie kiedy młodzież jedzie. Mówią, ja dopiero teraz doceniam to, co widzę, jak biednie ludzie żyją, wiecie. Nie znaczy, że wszyscy Polacy tam są biedni i tak dalej, ale część ludzi, ta, która została tam w tych buszach, w tych wioskach, z pokolenia na pokolenie. Wiecie, tam są ludzie, którzy nawet po portugalsku spotykaliśmy, nie mówią, bo ich język Brazylijczyków jest portugalski, i tego po polsku, nie? Tam nam opowiadają różne historie, że tam poszła do ślubu i Brazylijka urodzona tam, tylko polskie pochodzenie i cały czas po polsku i musiała być tłumaczka, która przy ślubie tłumaczyła. Nie? Spotykamy, jedzie autobus po dzieci, zabiera z wioski tam do szkoły i ojciec wychodzi z synem i go prowadzi. Ja mówię, nie, czy pan zostanie? Nie, nie, ja muszę jechać, bo dziecko już ma 7 lat czy 8 i on mówi, nie mówi nic po portugalsku, mówi tylko po polsku. Ja idę do szkoły mu tłumaczyć. Także po prostu ci Polacy, część Polaków tak jakoś żyje i często takich biednych spotykamy. No mógłbym, bo to jest 12 lat, opowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, to co Bóg robi. Mówię dla was, aby was zachęcić, zapraszamy was. W tym roku już mamy grupę 14 osób, jedziemy. Natomiast na drugi rok, jakbyście chcieli, w październiku, kto by z was chciał, tylko sami jeden warunek, sami sobie bilet musicie kupić. Tam życie jest bardzo tanie, obiad 8 dolarów, nocleg w hotelu 15 dolarów, także to jest bardzo tanie w przeliczeniu do waszych dolarów. Tylko bilet też można od was tanie, bo my 1000 dolarów od was za 600-700 można jechać. Także jak kupicie sobie bilety, zgłosicie się do mnie, to zabieramy was, żebyście pojechali i przeżyli naprawdę coś wspaniałego. Do rodaków świadczyć im o Jezusie. To jest piękny dzień. Od rana wstajemy, modlitwa zaraz. Wstajemy, modlitwa. Później idziemy, odwiedzamy ich do domach. Oni proszą o modlitwy. Modlimy się o nich zawsze w grupie, aby Bóg ich błogosławił. Oni się nawracają, są uzdrawiani. I to jest naprawdę dla nas bardzo budujące. Codziennie żyjemy Panem, wiecie. Zapominamy o tych naszych problemach tutaj kanadyjskich, amerykańskich, bo żyjemy Panem i widzimy realność. Wiecie, to jest wspaniale, kiedy przyjdziesz do domu, widzisz, mówi, takie mieliśmy sytuację. Lekarz wypisał, mówi, już ci nie mogę pomóc, masz raka. I on biedny, taki już chudziutki, siedzi w tym domu, podłoga
nawet nie z desek, tylko taka ziemia. I on biedny, przed nami klęka. Ja mówię, niech pan stanie, nie? A on klęczy, módlcie się o mnie, bo już mówię, będę umierał, lekarz mówi ten. I my się modlimy razem, kładziemy ręce, przyjeżdżamy za rok. Jest taka duża ewangelizacja, 500 ludzi. I on przychodzi, mówi, pamiętacie mnie, jak byliście w moim domu? No tak, no takie rzeczy się pamięta, wiecie, to jest wielkie przeżycie. Widzisz człowieka umierającego i modlisz się o niego, to zostaje, nie? Widzisz to jego tragedię. I później przyjeżdża za rok, a on mówi, poznajecie mnie? To ja jestem. Mówi, pozwolicie mi, żebym ja to powiedział wszystkim tutaj obecnym? Mam harmonię? I ułożył taką piękną piosenkę, że przyjechali polscy misjonarze z Kanady. Modlili się o mnie, do mojej izdebki. I tak śpiewa po portugalsku, bo nam tłumaczyli. Ludzie płaczą, mówi. Przyjechali, lekarz już i w tej piosence, bo pięknie tak śpiewa, opowiada właśnie tą całą historię swojego życia. I później przyjechali, pomodlili się. Ja ich nigdy nie znałem, ale Bóg ich przysłał. Mówi, jestem zdrowy, a wszyscy, halleluja. Bo tam jest taki entuzjazm, wiecie, jak jeden z naszych braci poszedł za kazalnicę i mówi, byłem alkoholikiem, Jezus mnie uzdrowił. A wszyscy wstali, coś 200 ludzi, halleluja, cieszą się. On się wystraszy, mówi, pastorze, i przychodzi, siada do ławki i mówi, co to jest, bo to nieprzyzwyczajeni, wiecie. My do tak, tego entuzjazmu. Wiecie, nawet być w tych zborach, wiecie, tam u nich i razem z nimi. Chociaż my do małych zborów jedziemy, ale czasami odwiedzamy większe. I widać ten brazylijski entuzjazm dla wdzięczności dla Pana. Także proszę, bracie, brat coś. Więc tak, my Polacy, jak mamy paszport, oni, tam wiza obowiązuje. Jak my Polacy mamy paszport polski, wjeżdżamy bez wizy. A Kanadyjczycy, Amerykanie, jak nie macie polskiego i wjeżdżacie na amerykański, albo my na kanadyjski, to musimy mieć wizy. Dają bez problemu wizę. Bez problemu. Nikt nie, odmowy nie dostał. Ale można wjeżdżać. A wtedy jak dwa mamy, to wjeżdżamy na polski, a wracamy na naszym. Tak, także z tym nie ma problemu, nie? Dobrze, więc tyle, jeżeli chodzi o... Myślę, że was zachęciłem. Już to czuję, że będziecie z nami w październiku. Nie będziecie żałować, kochani. Czasami wydajemy gdzieś w lewo, w prawo, gdzieś na jakieś misje. Wiecie, tu nie, że krytykuję różne misje. Są organizacje charytatywne, zbierają miliony, grube pieniądze. Jak patrzycie na statystyki w internecie, to 40% tam, a 50% administracja, podróże, inne rzeczy. To nie, że krytykuję. My staramy się, jak zbieramy pieniądze, to te pieniądze, co ludzie dają, wszystko wieziemy i ani dolara z tego nie bierzemy. Także mówię, dlatego że sami bilety sobie kupujemy, pobyt sobie sami opłacamy, pobyt jest bardzo tani, odbierają nas lotniska. Mamy już tam braci, którzy po prostu tam z nami współpracują, którzy mówią po polsku. Znamy takiego pastor Eduardo Jamielniak, później jeden Polak się z Polski ożenił z Brazylijką, która mówi też po polsku. Mamy już taki zespół, który nas odbiera z lotniska. I cały czas jesteśmy w bezpiecznych miejscach, bo niektórzy się boją, wiecie, bo tam różne historie, jeżeli chodzi o ludzi zagranicznych. My jedziemy w bezpieczne miejsca, tylko tak jak mówię, bo Pan jest z nami. Także tyle, wiele bym jeszcze opowiadał, bo to już jest 12 lat, wiele wspaniałych rzeczy, które Bóg czyni, ale bądźcie częścią. To jest wizja, ja mówię, naszych rodaków mieszkających tu na kontynencie północnym, do rodaków mieszkających na kontynencie tym South, czyli no, południowym, nie? Czyli tam w Brazylii. Kochani, teraz czas na słowo, które jest najważniejsze. Mówiliśmy wczoraj, że Bóg w różny sposób mówi do nas. Jednym ze sposobów to jest Słowo Boże. Również może mówić przez świadectwo, bo to jest Jego głos. Kiedy mówimy i wywyższamy Jego, oddajemy Mu chwałę w świadectwach, to Bóg przez to też do nas przemawia. Kochani, dlaczego? Pytania często zadają ludzie dlaczego. My również często mówimy dlaczego. Ja wyselekcjonowałem takich 6 pytań, które my również jako wierzący, bo świat ma swoje pytania, mówi dlaczego Bóg pozwolił, że są wojny, że dzieci cierpią, czy to, czy tak. Dlaczego? Świat ma inne pytania. Ale ja wyselekcjonowałem typowe pytania, które my jako ludzie wierzący używamy.
zastanawiamy się, służymy Bogu, ufamy, Bóg nas prowadzi, widzimy i w pewnym momencie staje przed nami góra i stop, i pytamy dlaczego. Więc żeby dać odpowiedź, w Biblii znajdziemy odpowiedź. Nieraz jest tak, że możemy od razu dostać odpowiedź, możemy na drugi dzień, możemy za jakiś czas, nieraz płyną lata. Wiemy z historii Jakuba i Józefa, znamy tą historię, kiedy Józef przez braci został sprzedany. Co się stało, kiedy oni wrócili do ojca, okłamali go, tak? Okłamali i ojciec, zobaczcie, jego własni synowie okłamali go i on uwierzył i on w pewien sposób uwierzył, że już nigdy nie zobaczy swojego syna Jakuba. I zobaczmy, jak wiele lat upłynęło i on ciągle był przekonany, że Jakub nie żyje. Przepraszam, że Józef nie żyje. Jakub był przekonany, że Józef nie żyje. I teraz zobaczmy, w takim żył przekonaniu. Nie miał odpowiedzi i był przekonany, nie miał odpowiedzi. Na pewno się modlił do Boga, może wiele rzeczy robił w tym kierunku, jakieś tam investigation, dochodzenie i tak dalej, ale nie miał odpowiedzi. Upłynęło wiele lat i później Jakub otrzymuje odpowiedź. Wiemy, co się dzieje, kiedy głód panuje w tej krainie i idą i tam spotyka swego syna Józefa. Po wielu lat dostał odpowiedź. Może wiele razy pytał, dlaczego, Panie, tak się stało? Dlaczego nie mam syna? Może przeżywał, nie wiemy, ale tak jak każdy rodzic przeżywa, jeżeli utraci dziecko swoje. I w tym przypadku Jakub nie miał odpowiedzi. Jakub nie otrzymał odpowiedzi. Dopiero po wielu latach. I zobaczmy, kiedy przyszła odpowiedź, jego syn Józef, co jest dla niego? Wielkim błogosławieństwem. I tak samo ty i ja możesz czekać wiele lat na odpowiedź. Może modlisz się o jakąś rzecz i nie masz odpowiedzi. Więc jesteś w takiej niepewności, ale po wielu latach przyjdzie odpowiedź i to będzie dla ciebie błogosławieństwem. I dlatego, bracia i siostry, żyjmy w tym oczekiwaniu, w tą nadzieję, słuchając głosu Pana i patrząc na Boże działanie. Często, kiedy powstają takie sytuacje, stoją przed nami te góry, często przychodzi taki strach, lęk. Jest to duch, który chce. Żona akuratnie świadectwie wspomniała, kiedy pielęgniarka dała ją złą wiadomość. Akuratnie dzisiaj najgorsi lekarze. Wiecie, to co taka kobieta, która ma świadomość rodzenia i dowiaduje się, otrzymuje taką informację. Co przychodzi? Strach. I my często w naszych różnych sytuacjach właśnie, bym powiedział, towarzyszy nam ten duch strachu, który staje i straszy. Bo diabeł co może więcej zrobić? On tylko może postraszyć. On ma wyznaczone wokół nas granice. Jest apostoł Paweł pisze jak? Że on krąży wokół nas jako lew ryczący, bo ma wyznaczoną przez Boga granicę. Jesteśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa i ta krew Jezusa Chrystusa po prostu wyznacza dla niego granicę, że on nie może przestąpić. Ale on może krzyczeć, dlatego nazwany jest jako lew ryczący. Wiecie, jaki lew jest straszny, jak ryczy, jak chce zaatakować? I on robi wszystko, stwarza takie okoliczności. Ten duch strachu chce nas zatrzymać, chce nas wystraszyć, abyśmy byli w lęku, lękliwi. Zauważcie, kochani, kiedy czytamy, szczególnie Stary Testament, ale i też w Nowym, kiedy czytamy, kiedy aniołowie przychodzili do ludzi, którzy ufali Bogu, kiedy Bóg ich posyłał, jakbyśmy analizowali, zrobili taką statystykę tego, co aniołowie mówili, to pierwsze słowa są jakie? Nie bój się. Czy nie ma tak? Nie bój się. Dlatego, że ludzie byli w strachu, ludzie byli zaniepokojeni i dlatego Bóg posyła anioła i mówi nie bój się.
To pocieszenie. Nie bój się. I tak samo Pan posyła nam słowo, kiedy ten duch strachu chce owładnąć nas, chce kontrolować nas, wówczas Pan posyła swoje słowo. Pan posyła brata i siostrę. Pan posyła przez swojego ducha nam ten głos, który nas pociesza. Nie bój się, zaufaj mi. Więc zacytuję tutaj z psalmu. Może najpierw Księga Izajasza, 41 rozdział, 10 wiersz. Co jest napisane? Nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości mojej. Pierwsze słowa. Nie bój się i dalej, bo jestem z tobą. Nie bój się, bo jestem z tobą. Bracie i siostro, nauczmy się tego. Kiedy przychodzi ten strach, lęk, przychodzi zła wiadomość, pierwsza rzecz, nie bój się, bo Pan mówi, jestem z tobą, jestem twoim dzieckiem. Nie lękaj się, żeby najgorsza wiadomość, nie lękaj się, miej nadzieję, bo jesteś dzieckiem Bożym, masz to bezpieczeństwo. Jesteśmy wykupieni, jesteśmy cenni w oczach Bożych. Ja pamiętam, była taka ewangelizacja, bo my jeździmy na ogół do takich małych wioseczek, tam gdzie są ci nasi rodacy, do małych zborów i staramy się im usługiwać. Ale przyszedł raz taki czas, trzech pastorów mi zaproponowało, żeby wziąć udział w ewangelizacji, duża ewangelizacja w mieście, 12 tysięcy ludzi zgromadzonych i miałem tam przemawiać. I powiem wam szczerze, bo to można nawet w internecie oglądnąć. Więc kochani, i kiedy stanąłem przed ludźmi i zacząłem mówić do tych Brazylijczyków, jesteśmy odkupieni, kochani. Pan nas odkupił. Jesteśmy cenni w oczach Bożych. I wziąłem $20 i tak zgniotłem. Oczywiście to głosiłem przez tłumacza, nie? I kochani, i kiedy wziąłem te $20, zgniotłem i mówię, i można na to, co diabeł może, tylko z zewnątrz zgnieść nas, podeprzeć, pluć, wiele rzeczy może zrobić. I te 20 takie może wyglądać bardzo, tak jak my często dla ludzi tego świata wyglądamy tacy nic, jak oni nieraz uważają, nie? Ale dalej przed Bogiem, przez naszym Stwórcą jesteśmy cenni. I tak zgniotłem, kochani, i mówię, ale i kiedy tak to otworzyłem i mówię, zobaczcie, kto z was nie chce 20 tysięcy, wszyscy ręce, $20, wszyscy ręce podnoszą, nie? Ma dalej wartość, mimo że jest zgniecione, oplute, podeptane, a dalej mamy. I my tacy przed Bogiem. Wiecie, jak ja to powiedziałem? Jak ci ludzie wstanęli, jak zaczęli mówić halleluja, tłumacz zaczął halleluja w obcych językach się modlić. Ja też taki byłem zaszokowany. Taką reakcję, jaką wdzięczność ci ludzie wyrażali. Że oni zrozumieli, właśnie, bo to wierzący ludzie, że jacy są cenni, że tak Bóg nas kocha. Wiecie, jak wszyscy, halleluja, nie mogłem dalej mówić, oni halleluja, pląsają, cieszą się i tak dalej. Bo widziałem tą wdzięczność tego ludu Bożego dla Boga, że jesteśmy tak cenni i musimy to zrozumieć, kochani. Musimy się z tego cieszyć, musimy się radować, być wdzięczni, kochani. Ja wam powiem szczerze, tak jestem trochę pod wrażeniem tej Brazylii i tam, kiedy się coś mówi, oni tak entuzjastycznie. I pamiętam, był taki, mieliśmy gościa u nas w Toronto, pastor z Polski. Może go znacie, pastor Suszek, on kiedyś księdzem był ze Świdnicy, pastor. I on, jak odwiedzał nasze zbory w Kanadzie polskie i tak wyjechał od Vancouver, Calgary, tutaj był w prawie wszystkich zborach i na koniec był w naszym zborze przed wyjazdem do Polski i mówi, wiecie co, byłem w tych waszych polonijnych zborach, Bóg tak błogosławi was, mówię, i liczy, mówi, tak, mówi, gdzieś 20 ludzi przyjęło Pana Jezusa, a my nic. A on czeka na reakcję, mówi, 20 ludzi przyjęło Pana Jezusa, mówi, powtarza, 20 ludzi, a my nic. No cichutko się cieszymy, ale Pan chce, żebyśmy głośno chwalili, żeby świat zobaczył, z czego my się cieszymy, nie? I on mówi, to jak to? Wy się nie cieszycie, że tyle ludzi przyjęło? Jak jest napisane, że rzesze aniołów się radują, kiedy jeden grzesznik się nawraca, rzesze aniołów się radują, a tutaj 20 rodaków przyjęło Pana Jezusa, a wy nic.
I ja pamiętam, kochani, właśnie tą naszą reakcję i to, jak on pięknie mu podziękowałem, jak wspaniale do nas przemówiłeś, żebyśmy doceniali to, co Bóg robi w naszym życiu i wśród naszego narodu. Apostoł Paweł mówi, że za swój naród co? Oddałbym życie, jak cenne mu było, aby jego rodacy byli zbawiani. I kochani, Pan dzisiaj do nas mówi, nie bój się, bo jestem z tobą. Zapamiętajcie, kochani, kiedy przyjdą jakiekolwiek, będą jakiekolwiek okoliczności, diabeł będzie chciał zastraszyć nas. Pamiętajmy, że Pan mówi, nie bój się, jestem z tobą. Halleluja. I Pan będzie zmieniał te okoliczności. To jest, wiecie, jak taka chmura idzie. Patrzymy na to niebo i taka ciemna chmura idzie. O, będzie deszcz. Jak jest deszcz, to jest tak ponuro, tak ciemno, tak się czujemy. Nawet to wpływa na nasze samopoczucie. Nie? I tak czekamy, kiedy to minie. Nie cieszymy się, nie radujemy się tak jak na słońcu. Nie, ale trzymamy świadomość, że to przejdzie i o, jutro już nie będzie, już patrzymy na prognozę, już jutro nie będzie, już jutro będzie słonecznie, już się cieszymy i to tak przechodzi. I tak jest w naszym życiu. Te chmury, te wszystkie doświadczenia, to co się dzieje, te wszystkie okoliczności, to są tylko przejściowe. Halleluja. Jak my patrzymy na nasze życie, ile przeszliśmy różnych doświadczeń, to już przeszło, przeminęło. Cieszymy się tym, co mamy dzisiaj. To, co dzisiaj nam Pan daje. I dlatego, kochani, jest to ważne, aby mieć tą świadomość. Bo diabeł, zobaczmy, jak dzieje się w świecie. Diabeł przez strach kontroluje ludzi. Różne systemy polityczne chcą panować, kontrolować to przez strach. Straszą, nie? Mówią o zagrożeniu, o terrorystach, nie? I więc jest okazja, żeby przykręcić i mieć tą kontrolę nad ludźmi. Wtedy się ludzie zgadzają, nie? I wiele ludzi mówią, tak, ja się zgadzam, nie ma problemu, dajcie mi czyp, żebym tylko bezpieczny był, nie? Czy tam inne rzeczy, żebym tylko był bezpieczny. Bo strach wytwarza u ludzi, u jednych wytwarza to, że oni idą pod tą kontrolę, aby być bezpieczny, a to nie jest właściwe bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest w naszym Panu. Idą po to bezpieczeństwo systemu, który chce gnębić, kontrolować. I właśnie poprzez strach diabeł chce w różny sposób również ludzi wierzących chce kontrolować. Dlatego brak nam jest nieraz odwagi, otwarcia się, bo diabeł chce nas kontrolować. I często zadajemy sobie pytanie, właśnie wyselekcjonowałem takie 6 pytań. Często pytamy, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jestem chory? Dlaczego brakuje mi pieniędzy, inni mają? Dlaczego straciłem pracę? Dlaczego moja żona jest taka niedobra dla mnie. Dlaczego mój mąż? Dlaczego trafiłem akuratnie na takie? A propos trafiłem, było raz kazanie. Pastor głosił i mówię do młodych ludzi, mówi tak, wiecie, małżeństwo to takie jak 2 okręty, które się spotkały. Jeden taki wojenny, a drugi zwykły. I tak dwóch takich starszych braci słucha jeden do drugiego mówi, no ale ja trafiłem na ten wojenny. A on mówi, a ja też. I to właśnie, jak patrzymy, właśnie to jest często w ten sposób, że czujemy się tacy, wiecie, nie to, co wczoraj mówiliśmy, że cieszmy się z tej paskudnej żony, bo mogła być jeszcze paskudniejsza, nie? Że ona nie jest meblem, który wymieniamy, idziemy sobie i nowy kupujemy. To jest coś, co dostaliśmy od Boga, jako ten dar. I ceńmy jako dar, ten paskudny dar, który dla ciebie się stanie błogosławieństwem. Możemy śmiało powiedzieć ponad 40 lat, że czasami dla siebie byliśmy takim paskudnym darem, ale to minęło. To minęło. Cieszymy się, bo zrozumieliśmy, że nie było sensu walczyć z sobą. Dlatego, że Pan chce, aby oczywiście kształtujemy się, docieramy się i to pewien koszt, ale po to, żeby było nam lepiej, żebyśmy byli jeszcze bardziej szczęśliwi. Przechodzimy tak jak w życiu chrześcijańskim różne doświadczenia, także każdy z nas w małżeństwie przechodzi różne doświadczenia, aby nasz charakter został ukształtowany. I dalej
Często kolejnym pytaniem jest, dlaczego moje dzieci są w świecie? Przecież tyle się trudziłem od dziecka, wychowałem do kościoła. I co mogliśmy, to robiliśmy. Dlaczego? Dlaczego? I te 6 pytań. Dlaczego brak pieniędzy? Dlaczego jestem chory? Dlaczego jest zła relacja z żoną, mężem? Dlaczego dzieci są w świecie? Zobaczmy, że często pytamy też kolejne pytanie, dlaczego ludzie, jeżeli mają problem na przykład ze zdrowiem, albo często słyszę, no dlaczego nie mogę spać po nocach. Wiele ludzi mówią, którzy no nie mogą spać, męczą się, nie? I powiem, dlaczego? No, dlaczego mnie to spotkało? Pamiętam taką historię, byliśmy w takiej wiosce i tam usługiwaliśmy w Brazylii i przyszła jedna kobieta ze świata, kobieta z taką córeczką, nie? I do dzisiaj nam ten obraz został, w jaki cudowny sposób Bóg działa. I kiedy oni przyszli, ludzie wychodzili na środek i my podchodziliśmy się modlić z grupą całą, ja z żoną i ta córeczka, matka mówi, że moja córka już nie śpi wiele nocy nie śpi. Nie wiem dlaczego, ani mój mąż, ani ja jako rodzice nie wiemy, dlaczego dziecko nie może spać. Więc my pomodliliśmy, położyliśmy ręce i Bóg daje żonie widzenie, objawienie i moja żona pyta, zadaje jej pytanie. Mówi, nie może spać, bo boi się o twego tatusia. Ona się biedna rozpłakała. Mówi, tak, boję się, że mój tatuś umrze, bo tatuś był chory na serce. Zobaczcie, u dziecka powstał lęk. Ona nie powiedziała dla tatusia, nie powiedziała dla mamusi, nie powiedziała lekarzowi. Ona po prostu miała to skryte, to przeżycie, lęk. Diabeł dał jej strach. Już dzieciom daje strach. I ten strach powodował, że ona nie mogła spać. I wiecie, kiedy pomodliliśmy się po tym objawieniu, na drugi rok przyjeżdżamy i ta dziewczynka przychodzi, już taka dorosła, taka radosna matka, mówi, tatuś przyszedł wtedy właśnie, ten chory tatuś i tego. Myśmy się tak cieszyli, a oni mówią, od tego momentu, kiedy ona przyszła do kościoła, zaczęła spać. Halleluja, to jest wspaniałe, to jest wspaniałe. Mieliśmy też takie przeżycie, jeżeli chodzi o ducha strachu. U nas w Toronto przyszedł jeden człowiek, ewangelizacja, przyszedł człowiek i ludzie wychodzą na środek, my się modlimy. I jeden dorosły człowiek, już miał chyba swoją córkę, miał i dorosły człowiek, i jest modlitwa, jest obecność Boża. I dorosły człowiek płacze jak dziecko. Tak się skulił i zaczął się płakać jak dziecko. I wszyscy się rozglądają i patrzą, dorosły człowiek płacze jak dziecko, no głosem dziecka. I kiedy podeszliśmy się i zaczęliśmy się modlić i Bóg daje objawienie żonie i żona do niego pyta. Jak byłeś mały i w szafie byłeś zamknięty, mama za karę zamknęła cię, tak, w szafie 2 godziny tam był. On mówi, tak, i długie godziny. I mówi, zobaczcie, i ten mężczyzna, już dorosły, poprzez ten strach, przez wiele lat ożenił się, miał dziecko i w tym momencie przychodzi uwolnienie. Jego. I został uwolniony, nawrócił się. To jest wspaniale, wiecie. I dopiero przyszło objawienie tego ducha strachu i on to zrozumiał. I kochani, ten duch strachu przez wiele lat go trzymał i się objawił w obecności Bożej. Halleluja. Pan uwolnił. Dlatego ten duch strachu może ludzi wierzących. Ja podaję przykład człowieka niewierzącego, który przyszedł do Chrystusa, który go uwolnił. Ale ja chcę powiedzieć, że również wiele ludzi poprzez ducha strachu. Opowiem wam historię autentyczną, kiedy dziewczyna nawróciła się. Mąż się nawrócił. Chodzili do zboru, udzielali się i byli wspaniałymi ludźmi. Ale od czasu do czasu wpadała w depresję. Mąż nie wiedział, co ma robić. Wiele razy modliliśmy się, wiele razy rozmawialiśmy i wszystko dobrze, już stała się wolna, wszystko jest okej. I znowu za jakiś czas przychodzi, no nie wiadomo, co się dzieje. Co się dzieje? Okazało się, że duch strachu. Wiecie, w czasie modlitwy dziewczyna nowonarodzona, ponieważ w starym życiu miała takie przeżycie jako panna, jako dziewczyna. Miała takie przeżycie i kiedy zaczęliśmy się modlić, nic nie wiedząc, i modlimy się i przychodzi słowo, aborcja.
I wiecie, ona w tym momencie, jak usłyszała słowo aborcja, upadła na ziemi. Ja myślałem, że zemdlała, wystraszyłem się, a ona leży na ziemi nieprzytomna. Wiecie, taki strach, zaraz policja przyjedzie, bo to było w naszym domu, więc wystraszyłem się bardzo, ale wiecie, to było uwolnienie. I okazuje się, że to, co wydarzyło się w starym życiu, jako niewierząca. I to przez całe jej życie powodowało lęk, ten duch strachu, depresję. I kiedy się już na nowo narodziła, kiedy na nowo się narodziła i służyła Bogu, ale ten duch, kiedy było jakieś niepowodzenie, kiedy lekarz powiedział, słuchaj, musisz tutaj, wyniki są niedobre, coś trzeba zrobić. Tutaj patrzę już, problemy mają z pieniędzmi. I w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych okolicznościach duch strachu dopadał ją i wpadała w depresję. Więc w związku z tym ten duch strachu chce kontrolować nawet ludzi wierzących. Chce kontrolować, chce mieć kontrolę, aby zastraszyć, aby człowiek się bał. A Pan mówi, nie bój się. Już w Starym Testamencie w Izajasza jest napisane, nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Halleluja. Wiele innych miejsc daje nam to pocieszenie, tą nadzieję, że Pan jest tym, który jest tym pokojem. Dlatego Jezus powiedział, bo przeciwieństwem strachu jest co? Jest pokój, jest wolność, jest to, że nie boimy się. Więc w związku z tym Pan już wtedy w swoim słowie do nas mówi, że On jest w stanie dać pokój. I powie, jakie słowo mamy napisane? Mój pokój daję wam. Zobaczmy, Pan jest pokojem. Mój pokój daję ci. Jeżeli Pan daje ci pokój, żyj w tym pokoju. Pokój to jest bezpieczeństwo. Cały świat mówi o pokoju, a pokoju nie ma. Ludzie chcą pokoju, a pokoju nie ma. A Jezus za darmo daje nam i walczą o pokój. Wiele ludzi dla pokoju oddaje swoje życie, poświęca się, aby był pokój, a pokoju dalej nie ma. Natomiast Pan mówi, mój pokój daję ci, to co Pan daje, darmo z łaski. Mój pokój daję ci. Weźmy ten pokój od naszego Pana, aby ten duch strachu odstąpił, aby nie miał miejsca. Niech ta granica będzie zachowana. On nie ma prawa przekroczyć tutaj do ciebie, aby cię straszyć. Bo masz ten autorytet i powiedzieć, idź precz, szatanie, ode mnie. Jak wiele miejsc jest napisane, kiedy Jezus sam przeciwstawiał się temu złemu duchowi. Powiedział, idź precz. Nawet kiedy Piotr, jego wybraniec, był w takiej sytuacji, co Chrystus powiedział? Idź precz. Powiedział do niego i zobaczcie, bo kiedy my rozważamy tą dziedzinę wypędzania demonów, więc niektórzy mówią, że zwierzącego trzeba demona wypędzić. Ja mówię, a czy Piotr miał demona, kiedy Jezus powiedział idź precz szatanie? Nie wypędzał z niego demona, tylko powiedział idź precz. Powiedział tym myślom, które Piotr przyjął, od demona, od szatana, te myśli, które on przyjął i to, co on wypowiadał, wtedy Chrystus przeciwstawił się tym myślom. I my jako często ludzie wierzący mamy pewne myśli, przyjmujemy, czy błędne nauki, czy wiele takich myśli i to wypowiadamy. Ale to nie znaczy, że w nas demon jest. To znaczy, że my przyjęliśmy to i dlatego powinniśmy się przeciwstawić, tak jak Chrystus powiedział, idź precz szatanie. Nie powiedział, wyjdź demonie z Piotra, tylko powiedział, idź precz szatanie. I kiedy przychodzą te myśli, mamy ten autorytet, aby powiedzieć, idź precz szatanie. Bo to są diabelskie myśli, które chcą, kiedy diabeł chce, aby one w nas były, chce nadać swoje zrozumienie. Często powołuje się na Słowo Boże. Dlatego, kochani, przeciwstawmy się diabłu, a co? A ucieknie od nas. Halleluja. A kiedy nas więcej i przeciwstawiamy się, wtedy on nie ma miejsca. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że tutaj jeszcze zacytuję, a myśmy otrzymali nie ducha świata, nie ducha tego kłamliwego, tego straszącego, tego oskarżającego, nie tego ducha strachu, ale lecz ducha, który jest z Boga. Takiego otrzymaliśmy, który jest w nas. Pozwólmy mu, ażeby on w nas działał. Pozwólmy mu, aby on wydawał owoce.
Niech On ma wolność w nas, w naszym życiu. Usuwajmy przeszkody, jaką jest grzech. Pokutujmy z grzechu, wyznajmy grzechy, uwalniajmy się od grzechu, bo święta krew Jezusa Chrystusa ma tą moc, aby nas oczyścić. I kiedy jesteśmy oczyszczeni, Duch Święty ma w nas wolność, aby nas używać. Halleluja. Dlatego, bracia i siostry, teraz będąc przed Panem, mamy możliwość otrzymać to uwolnienie. Każdy potrzebuje uwolnienia. Każda osoba, ja i ty, potrzebujemy uwolnienia od naszych myśli, uwolnienia od innych rzeczy, różnych nałogów, które nas zniewalają. Musimy być uwolnieni. A najlepsze to jest to, kiedy jesteśmy w domu Bożym, w domu modlitwy. Mój dom nazwany jest domem modlitwy. Kiedy wołamy do Pana, przychodzi Jego obecność i nas uwalnia. Halleluja. I możemy dzisiaj być uwolnieni. Możemy dzisiaj być uzdrowieni. Dlatego będziemy z pastorem i z żonami i ze starszymi o was się modlić, abyście byli uzdrowieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Mógłbym wydać wiele świadectw, nie tu przed wami się chwaląc, ale powiedzieć o tym, jak widziałem, jak w cudowny sposób Pan uzdrawia. Halleluja. Wy na pewno macie sami w swego życia wiele doświadczeń, które potwierdzają, że Pan jest realny, aktualny, jest tą mocą uwalniającą nas, uzdrawiającą nas. Halleluja. I tego życzymy wam z całego serca, abyście byli dzisiaj, wrócilibyśmy do domów naszych z czym? Z pokojem. Abyśmy dzisiaj przeciwstawili się temu duchemu kłamliwemu, temu, który chce nas zastraszyć. I może przyszliśmy z różnymi myślami, takimi, tacy będąc zastraszeni, jak często. Kochani, Pan jest pokojem. Pan jest wolnością. Pan jest z nami. Jest, mówi, ja jestem z tobą. Do Gedeona powiedział, ja jestem z tobą. To jest twoją mocą. Halleluja. A on mówi, z czym ma walczyć? Jak? Mówi, ja jestem z tobą. To jest twoją mocą. Pan jest ze mną. To jest moją mocą. Nie mówię moją, mego ego, mego ja, ale moją to znaczy darowaną dla mnie. Halleluja. Jego obecność, Jego Duch Święty, Jego Słowo. Tak wiele mamy, kochani. I dlatego powinniśmy się przeciwstawić diabłu. Powstańmy, bracia i siostry. Pan tu jest, tak nam zapewnia Słowo Boże. Tak nam zapewnia, jest was dwóch lub trzech, więc jestem pośród was. Uwierzmy, zaufajmy. I że tylko On może nas uzdrowić. Będziemy się modlić o uzdrowienie. Będziemy się modlić o uwolnienie. O to, żeby ten duch strachów odstąpił. Jeżeli masz problemy ze spaniem, możesz wrócić i spać cudownie. Ostatnio, niedawno odwiedzaliśmy jedną siostrę, która chodzi do naszego zboru. Ona wielkie miała przeżycie, mąż ją bił i tak dalej. I nawróciła się, wybaczyła mężowi, nawet go sprowadziła tu z powrotem do Kanady, znaczy z Polski do Kanady, mimo że ją katrubił, chciał ją nawet i po prostu udusić. No, jak opowiadała, to aż trudno uwierzyć. Taki był niedobry dla niej. Ona nawróciła się, przyjechała do Polski, do Kanady, tu do córki i chodzi do zboru naszego. I kochani, i ona go wybaczyła mu wszystko. Zaprosiła do Kanady, a diabeł go dalej trzyma, mimo że tyle miłości mu okazała i z nią nie chce żyć, ona sama. I przeprowadziła się do jednego mieszkania i mówi, nie mogłam spać, mówi, tak się męczę, mówi, nikomu nie mówię i mówię do pastora, mówi, może pastor z żoną przyszedł i się pomodlił, może tam jakieś duchy są, bo tam mieszkali jacyś tam z różnych innych religii, odprawiali różne, tam sąsiedzi też są, cały blok takich różnych religii, takich po prostu, no, czuję się bardzo spięta. Na korytarz wychodzę, spać nie mogę. No tośmy poszli. Przyszliśmy, wiecie, naprawdę nic nie robiliśmy. Porozmawialiśmy jej, tak posłuchaliśmy ją, pocieszyliśmy ją i na koniec pomodliliśmy się krótką modlitwą. Niech cię siostro Pan pobłogosławi. Nie wypędzaliśmy demonów, kochani. One same poszły. Jeszcze tak na marginesie, jak raz wynajmowaliśmy od jednego kościoła na początku. Było na, tak jak mówię, 15 ludzi, 16 wizji. Nas z Grecji przyjechało coś 5 osób. I tak zaczęliśmy robić tą pracę i tam bracia mi mówią, tutaj w tym kościele, w tym budynku pełno demonów. I tak człowiek, wiecie, jak to takie nauki przychodzą, z wszystkiego wypędzać demona kawy, demona tego, demona tamtego.
No tośmy zaczęli i tak całym zborem raz przyszliśmy i wypędzaliśmy demony, chodziliśmy, wiecie, do kotłowni poszliśmy, otwierać kotłownię, wychodź demonie, tam jakieś magazynki, tam gdzieś na środki czystości, jakieś szafki, wychodź demonie, krzyczeliśmy, chodziliśmy, jak dzisiaj patrzę na to, takie, wypędzaliśmy demony, kochani, krzyczeliśmy z tego budynku, przychodzimy na drugie nabożeństwo, nic się nie zmieniło. Także, kochani, możemy krzyczeć na demony, możemy je wypędzać, jeżeli naprawdę. Ja wierzę w wypędzanie demonów, z wielu ludzi wypędzaliśmy, ale to musi być Boże prowadzenie. To musi być Boże prowadzenie i to musimy być pewni, musi być objawienie. Demon nie wyjdzie, jak nie powiesz mu po imieniu. Możesz krzyczeć, drzeć się, on ci nie wyjdzie. Musisz po imieniu go rozpoznać. Musisz mieć dar rozpoznawania duchów. I teraz, kochani, dlatego mówię o tym, że powinniśmy mieć świadomość, że demon jest dla nas zagrożeniem. Nie powinniśmy, jeżeli my pójdziemy w grzech i będziemy żyli w grzechu, grzechu nie wyznamy, to on będzie miał dostęp do pewnych dziedzin naszego życia, które będą chore i będą jak rak szerzyć się, aby następne dziedziny były po prostu zarażone. I dlatego musimy się przeciwstawić tym różnym siłom demonicznym, ale też musimy w tym mieć te Boże prowadzenie. Dlatego, kochani, teraz, będąc przed Panem, każdy z nas, nie znam waszego życia, wy nie znacie naszego życia, ale znamy naszego Pana, który jest wolnością, który jest miłością, który jest spokojem, który nas nie straszy. Ten Pan dzisiaj chce dzisiaj nam dać wolność, żebyśmy wrócili do naszych domów ubłogosławieni, przemienieni, rozradowani, pełni pokoju, pełni nadziei. Czy tego życzycie, bracia i siostry? To jest możliwe. To jest Boży Kościół. I teraz zamknijmy nasze oczy, tak przed Panem. Jeżeli masz potrzebę, abyśmy się pomodlili, abyś stał się wolnym, abyś był uzdrowiony i duchowo, i cieleśnie, jakakolwiek potrzeba, cokolwiek potrzebujesz, przyjdź do Pana. On tu jest. On chce dzisiaj dać ci wolność. Może przez wiele, dłuższy okres czasu modliłeś się, modliłaś się, pościłaś i nic się nie stało. Dzisiaj przyjdź. To nie, że obiecuję wam nie wiadomo co, ale chcę tylko powiedzieć z doświadczenia, z mego życia, to co w Panu mam, mam tą nadzieję, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma specjalnych aż nabożeństw, trzeba robić, żeby być wolnym. W każdej chwili twojego życia i dzisiaj, teraz. Przyszedłeś, przyszłaś do domu Bożego i tu jest nasz Pan, który na ciebie czekał. I on słyszał twoje modlitwy, twoje wołanie, które tak długo trwa. Nie pytaj dlaczego, ale przyjdź i powie: Panie, oto jestem, uwolnij mnie. Daj mi tą wolność. Potrzebuję ciebie dzisiaj. Nie patrz na okoliczności, nie patrz się, co inni pomyślą, ale popatrz, że Pan, twój Pan, ciebie kocha i twój Pan chce dzisiaj cię błogosławić. Halleluja. Także może grupa uwielbiająca, niech śpiewa, niech nas prowadzi w uwielbieniu. Kiedy jest uwielbienie naszego Pana, czy jest grupa uwielbiająca, czy ktoś może albo grać, tak żebyśmy mieli taki pokój, uwielbiając naszego Pana. Halleluja. Tam, gdzie jesteś. Pamiętam raz takie wydarzenie, mówię, wyjdźcie na środek. Jedna kobieta przyjechała na wizytę pierwszy do swojej córki i pierwszy raz była w kościele. I miała wielkie problemy z szyją. Przyjechała z tym bólem. Pierwszy raz była kobieta. I mówię, tam gdzie jesteś, Jezus chce cię uzdrowić. Nie znam tego problemu. Połóż rękę na twoje chore ciało. I ona od razu położyła rękę. I mówi, takie ciepło poczuła. Później córce opowiadała, wydała świadectwo. Mówi, co się stało? Mówi, kiedy położyłam rękę, takie ciepło przyszło. Taka moc. I mogę szyją ruszać. Nie boli mnie. To był znak od Pana. Halleluja. I tam, gdzie jesteś, podaję to świadectwo, bo to autentyczne wydarzenie. Sama osoba położyła ręce na swoje chore ciało. Stała się uzdrowiona. Słyszeliśmy to świadectwo jej córki. Tam, gdzie jesteś, przyjm od Pana. On czeka. On puka. Pan, który nas kocha, halleluja. Który tak wiele dla nas uczynił. Uwielbiajmy Go, dajmy Mu chwałę.
a ci uwielbiajcie tam, gdzie jesteście, oddajcie Mu chwałę. Niech grupa uwielbiąca razem z nami śpiewa Panu na chwałę. Niech Jego obecność wstąpi. Panie, Ty tu jesteś, Panie. Ty nam obiecałeś, kiedy tu przyjedziemy, Ty objawi się, Panie, aby uwalniać, uzdrawiać, aby czynić te cuda, Panie, dla Twojej chwały, Panie. Dlatego wywyższamy Ciebie wśród nas, halleluja, bo Tobie się ta chwała należy, nie człowiekowi, ale Tobie, nasz Panie, jesteś naszym Bogiem, halleluja. Do kogo pójdziemy, Panie, w tych trudnych sytuacjach, te góry, które stoją przed nami, to, co przeżywamy, te okoliczności, ten duch strachu, który chce zastraszyć, kontrolować. Panie, dzisiaj przeciwstawiamy się w Twoim imieniu tych wszystkim okolicznościom, a Panie, Ciebie prosimy, niech Twoja moc wstąpi, Panie, halleluja. Uwielbiajmy naszego Pana. Ci, którzy potrzebujecie modlitwy, wyjdźcie. Będziemy modlić się z namaszczeniem olejem, a Pan będzie Was błogosławił. Halleluja. Zapraszamy na środek.
Ty jesteś Bóg.